Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w naszej kontynuacji z Danganronpa The Trigger Happy Havoc. Moi drodzy, wracamy do Danganronpy jak najbardziej, ponieważ no obiecałem wam to już od dawna. I sam również chciałbym zacząć, że tak powiem, kontynuację tej serii. Dlaczego? Bo czekam na trójkę. Jedynkę Danganronpę kojarzę. Naprawdę już wam to nieraz mówiłem, zresztą to będzie chyba już 20 odcinek w sumie z tej serii. Więc tak, na początku tego kanału Danganronpa była, 19 chyba odcinków było, z tego co pamiętam. No, oglądalność była dosyć słaba, więc stwierdziłem, że zawieszam tą serię. No i po roku czasu jak najbardziej wracam. Wracam do tej serii, wracam do tego punktu, tylko niestety... skrzyczyły mi się save'y, więc musiałem znów przejść do tego case'a właśnie, z którym, czy tego case'a, do tego w tej chwili dnia, w którym w sumie skończyliśmy, do tego tekstu, w którym skończyliśmy w sumie rok temu, więc moi drodzy, tak, wracamy. Myślę, że teraz już przejdziemy Danganronpę jedyneczkę do końca, zaczniemy sobie potem dwójeczkę, przejdziemy dwójeczkę i lecimy z trójką, która nie ma spolszczenia. Ale powiem wam, że patrząc po Fear & Hunger, to tłumaczenie jakoś nawet mi idzie, więc myślę, że bez problemu damy sobie radę. Więc trójka również będzie tłumaczona, również będzie czytana przeze mnie. Ja sobie muszę jakoś przypomnieć te głosy, które naśladowałem, chociaż nie wiem, czy będę naśladował innych. Na pewno będę naśladował Monokumę, to możecie być pewni. Monokuma to jest po prostu, no, the best of tak naprawdę tej serii, więc no, on zasługuje na swoją ścieżkę dźwiękową w tej naszej serii. No i moi drodzy, oprócz tego, że kontynuujemy sobie Danganronpę, oczywiście standardowo, ja wam tu nie będę kłamał, ogarniam sobie teraz te wszystkie rzeczy typu co te dane postacie lubią i tak dalej. Nie będę wam ściemniał, że nie wiem, telepatycznie mi się udaje te rzeczy zgadywać. To jest bez sensu. Ja takie myślę, że rzeczy chyba lubię, naprawdę. Lubię się wspomagać internetowo, jeżeli mogę coś zrobić fajnie i nie muszę potem tego powtarzać bezsensownie, to myślę, że to jest dobrym sposobem. Wiadomo, case'y i tak dalej, no wolałbym sam rozwiązywać. Ale no, jeżeli się gdzieś zatnę, również myślę, że bez problemu będę chciał się wspomóc wami albo po prostu internetem. No, więc to chyba na tyle. Lecimy sobie. Skontynuuj. Widzieliście na pewno na początku tego odcinka taki review mniej więcej, na czym skończyliśmy i tak dalej, więc myślę, że jak najbardziej wiecie, na czym skończyliśmy. Ta dwójka, która nie pojawiła się na śniadaniu. Makoto się martwi o dwójkę, która się nie pojawiła na śniadaniu. Co mogę zrobić, żeby ich lepiej zrozumieć? Okej, więc co mam dzisiaj zrobić? Czas wolny, moi drodzy, i takie szybkie przypomnienie. Ogarnąłem sobie Sayakę na maksa. No niestety Sayaka już nie żyje. Ostateczna gwiazda popu. No i co ty mamy? Depresyjna tokata umiejętności z niej. Myślę, że te informacje możecie sobie sami przeczytać bez problemu. Co jaka jest tak zajęta, że nie ma czasu na chłopaka. Teraz już na pewno nie ma czasu. Teraz ma dużo czasu. I tak, drugą osobą, którą sobie oczywiście chcieliśmy wymaksować i zacząłem to robić. Nie wiem dlaczego zacząłem to robić. To jest właśnie Mondo Owada. Ostatecznym dergangu motocyklowego. I tutaj w sumie... no mamy informację, że wszyscy się ich boją. Dostaliśmy za pierwszą informację MacSP 1 i wolno, ale do celu, za drugą informację. I za każdym razem, gdy jestem spięty lub zdenerwowany, zaczynam się drzeć, więc zapraszanie dziewczyn na randki jest trochę trudne. Przez to mam teraz 10 przegranych z rzędu. No Mondo, naprawdę sporo. W szczególności, że teraz mamy kolejny czas wolny, który chciałbym spędzić również z Mondo, żeby go wymaksować. I taka informacja, może nie informacja, dlaczego myślę, że skrzyczył mi się save'y? Grałem w Danganronpę na Microsoft, Xbox, Game Pass, bla 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 bla.
I potem skończyło mi się w sumie, skończyła mi się ta subskrypcja i te save'y poszły już w cholerę i niestety musiałem kupić na Steamie, bo na Steamie teraz była promka. W sumie dlatego też do Danganronpy wracam, bo właśnie była ta promka. Może być troszeczkę inna liczba tych końców i tak dalej, no tak jak wam powiedziałem, jakby nie patrzeć, no jest to po prostu inny save, ale wybory i tym podobne. Wszystko mamy to samo, więc to chyba nie jest problem. Żaden. Gdzie jesteś, Mondo? Tutaj nikogo nie ma. Tu jesteś, Mondo, okej. Okay. Osoby, które pierwszy raz widzą w ogóle tą grę na oczy, zapraszam was do pierwszego odcinka, który myślę, że jest w opisie filmu, więc sobie jak zwykle możecie to wszystko ogarnąć. Och, jakie nudy. Nudy. Czy powinienem spędzić trochę czasu z Mondo? Spędźmy z nim trochę czasu. No jasne, że jestem chętny, by zabić trochę czasu z tobą, typie. Spędziłem trochę czasu z Mondo. Mondo i ja lepiej się poznaliśmy. Czy chciałbyś podarować Mondo prezent? Ależ oczywiście. Co chciałbyś mi podarować? I tak, Mondo. Mondo lubi błyskawiczny kubek klusek, ale niestety teraz już mu to dałem, więc teraz już mu tego nie dam. Mondo lubi również roller slippers. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co to jest. Musiałem sobie to zobaczyć. Zobaczę na angielskiej stronie. Ale to jest chyba... It's oprócz bindings. Bindings. Czyli chyba nie mam na tego odblokowanego. Ale lubi również quality chinchilla cover. I to jest wysokiej jakości chinchillowy pokrowiec. Dajmy mu to. Poważnie, gościu? Ta rzecz jest taka super rzadka. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Cholera, ale ja mam szczęście. Widząc, jak Mondo cieszy się z prezentu, który udałem, sprawia, że jestem szczęśliwy. Ej, Makoto. Muszę cię o coś zapytać. O co chodzi? Brzmisz naprawdę poważnie. Zamknij się i słuchaj. Więc jesteś psiarzem czy kociarzem? Kociarzem, no pewnie, że kociarzem. Po prostu powiedz mi, zanim skopię ci dupsko. Jestem psiarzem tak w ogóle, więc kim ty jesteś? No dawaj, powiedz mi. Jestem psiarzem czy kociarzem? Cóż, Mondo jest psiarzem, więc jestem niedźwiedziarz. Okej, nie, no ale kociarz. Co powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Nic. Myślę, że najlepiej będzie po prostu pójść jego śladem. Jestem psiarzem czy kociarzem? Niedźwiedziarzem? To trochę pojebany, stary. Chyba nie chcesz powiedzieć, że Monokuma jest słodki, nie? Cholera. Serio nie chcę o tym rozmawiać. Nawet myślenie o tym, że zaraz może skądś wyskoczyć mnie wkurwia. Tak czy siak, zapytałem konkretnie o to, czy jesteś psiarzem czy kociarzem. No którym? Gadaj, zanim ci jebnę. Jestem psiarzem czy kociarzem? No, kociarzem nadal. Ja chyba też jestem psiarzem. Serio? Nie mówisz tego tak po prostu, prawda? Nie, to prawda. Właściwie to dorastałem z psem w domu. To był kundel, ale wciąż był uroczy. Prawda? Koty są spoko, ale psy są o wiele słodsze. No to ile lat ma twój pies? Cóż, miałem go, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Teraz jest martwy. Wiem, jak to jest, stary. Ciężko jest stracić psa, którego tak bardzo kochasz. Totalnie wiem, co czujesz. Więc ty też miałeś psa? Ja. Oliwier. Maltańczyk. Zmarł, gdy miał 9 lat. Maltańczyk? Myślałem, że Mondo raczej woli pitbulle albo dobermany. A był taki mądry, stary. Codziennie rano przynosił gazety. Naprawdę? Super. Co nie? A potem błagał mnie, żebym zabrał go na spacer. Patrzył na mnie tymi swoimi oczami i machał tym małym ogonkiem. Nie chcę tego pamiętać. To jest do dupy. Nie patrz teraz na mnie.
Ach, ja pierdolę. Muszę iść. Ach, Oliwier. Mój malutki Oliwierek. Mondo odszedł w stanie, w jakim go nigdy wcześniej nie widziałem. Nie miałem pojęcia, że aż tak bardzo kochał psy. Chyba dowiedziałem się dzisiaj o nim czegoś nowego. Profil ucznia Mondo został zaktualizowany na podstawie twoich doświadczeń. Odblokowałeś umiejętność buty do biegania. Dobra robota, zasłużyłeś na to. Kiedy skończyliśmy, wróciłem na chwilę do swojego pokoju. I kochani, kochani, ja wiem, że tutaj głos jak zwykle musiałem swój nowy podstawić, ale taki chyba miał Mondo z tego co pamiętam, więc musicie prawie czego to zaakceptować. Nie wiem, ten Mondo sam mi teraz wszedł podczas tych wulgaryzmów, nie wiem czemu. Jakoś tak po prostu, kurwa mi wszedł. Nigdy nie mówiłem, że to jest content family friendly, żeby nie było. Zostało mi jeszcze trochę czasu. Nie mam ochoty tutaj siedzieć, może pójdę pozwiedzać. No to idziemy. To idziemy, gdzie jest Mondo? Czy ja Mondo już mam wymaksowanego? To jest pytanie za milion punktów. Profile uczniów. Nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam. Mondo w sumie sporo tutaj widzę, że ma tych swoich przypowiastek. Więc jak najbardziej idziemy do Mondo. To nie, tu jest tylko i wyłącznie... Boże, jak ona się nazywała? Jak ona się nazywała? Nie pamiętam. Zaraz sobie przypomnę, zaraz sobie przypomnę. Zaraz sobie nie Kyoko. To była nie Kiyotaki Mondo, Byakuya nie, Junko nie, Celestia. To była Celestia. To była Celestia, dobra. Idziemy do Mondo i Shishiro. Shishiro? Shishiro? Ja czemu tutaj nie mogę iść? Ej, tu mogę, a tu nie mogę. A, bo to jest samo piętro, okej. Okay. Dobra, jest w pralni, pralnia jest tu. Naprawdę pamiętam na pamięć całą tą mapę. To jest coś pięknego. Znaczy całą, przynajmniej tutaj na to piętro. O, czego chcesz? Czy powinienem spędzić trochę czasu z Mondo? No jasne. Tylko zaraz. Zaraz, uno momento, seniorita, czy senior, nie seniorita. Seniorita to jest po prawej. Jesteś Mr. Senior. Okej, okay. On lubi dziewiątkę. Dziewiątka jest tu, a dziewiątki nie mamy. 27. ID 27. Nie mamy 27. 32. Tak, on jeszcze to lubi, świeża oprawa. I ten Quality Chinchilla Cover. Czyli to mu możemy dać. No problem. Spędźmy, spędźmy. Mondo, witaj przyjacielu. Chcesz sobie ze mną pochillować? Ha. Tu mam. Rzucasz mi wyzwanie? No dawaj, poka na to cię stać. Zatańczmy. Spędziłem trochę czasu z Mondo i było to całkiem ciekawe. Mondo i ja lepiej się poznaliśmy. Czy chciałbyś podarować Mondo prezent? No oczywiście, że tak. Co chciałbyś mu podarować? No to... The Fresh Bindings. I te świeże bandaże to nie jest to prawa, znaczy, no wiecie, takie cudo. Które to było? Paski z bawełny, paski z bawełnianej i tkaniny kiedyś były używane do bielizny i bandaży. Mówi się, że objęć się nie uciało i dusza stają się jednością. Wiesz. Poważnie, gościu! To będzie taka super rzadka. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Cholera, ale ja mam szczęście. Widząc jak Mondo cieszy się z prezentu, bla bla bla. Ej, Makoto, mógłbyś pójść ze mną na chwilę? Dokąd idziemy? Do mojego pokoju. Chcę z tobą pogadać. Do jego pokoju? Po prostu chodź ze mną. O, okej. Mondo zaciągnął mnie do swojego pokoju. Wow. Słuchaj. Mogę z tobą pogadać o czymś ważnym? Czymś ważnym? To trochę głupie, ale... Nie ma tu nikogo innego, z kim mógłbym o tym gadać. Nie mogę pokazać słabości przed resztą klasy, a nigdy nie miałem przyjaciela na tym samym poziomie co ja. Więc... Nie masz nic przeciwko? Pewnie, to znaczy, jeśli w ogóle chcesz ze mną rozmawiać. Słuchaj... Lubisz być licealistą?
No? Jasne, do Pride'a. Ale dlaczego pytasz o to w ten sposób? Ja. Ja też to lubię. Lubię wygłupiać się z moimi kumplami i w ogóle. Za każdym razem, gdy wychodzę i działam z moją bandą Crazy Diamonds, to wszystko dzieje się w tak cholernym pośpiechu. Znaczy, na pewno było w pizdu presji, żeby stworzyć ten gang i w ogóle. Ale mimo to... spędzenie z nimi czasu było kurwa najlepsze, stary. Ale ostatnio dużo myślałem. Co się stanie, gdy skończę szkołę? Wszyscy w Crazy Diamond też ją skończą. Dałem im wszystko. Co mam wtedy zrobić? Nie jestem tak mądry jak reszta z was. Studia? Nie ma szans. Więc muszę znaleźć pracę, prawda? Mam wrażenie, że może już zrobiłem to, co muszę zrobić w życiu. Może udało mi się osiągnąć maksimum. O tak, jakbym był teraz pusty. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to powiedzieć. Chodzi o to, że tak dużą część mojego życia był Crazy Diamond. Więc jak myślę o tym, że kiedyś mogę ich stracić... przeraża mnie to. Może dlatego tu przybyłem, żeby uciec. Uciec od strachu. Mondo. I może to jest moja kara za to wszystko, co zrobiłem. Może zostałem ukarany za robienie tego, co chciałem przez całe życie. Nie sądzę, że to jest to. Myślę, że masz szczęście posiadając coś, co cię tak pasjonuje. Będąc w stanie zaangażować się w coś tak bardzo, jestem pewien, że to ci się kiedyś przyda. Kurna Makoto. Mam teraz włożyć garnitur, czy co? Ale... może masz rację. Może mając tyle frajdy w życiu, co ja, to znaczy, że od teraz będę mógł poświęcić się ciężkiej pracy. Wiesz, kiedy o tym pomyślę, może nie będzie aż tak źle. Może nawet zaczynam się cieszyć na myśl o pracy. Tylko trochę. No to... gdzie byś chciał pracować? O! Chciałbym być stolarzem, to na pewno. Pomyślałem, że skoro zrobiłem tak dobrą robotę, rozwalając tyle tego gówna, że też byłbym dobry w budowaniu tego. Tylko patrz, zostanę najlepszym stolarzem, kiedykolwiek widziałeś. Cóż, to w końcu ty, więc jestem pewien, że dasz sobie radę. Ha, jasne, to znaczy, że najpierw musimy się stąd wydostać. Cóż, o ile będziemy ciężko pracować i się nie poddamy. Ja, masz rację. Cieszę się, że mogłem o tym pogadać z Mondo. Czuję, że o wiele bardziej go rozumiem. Myślę, że w końcu staliśmy się przyjaciółmi w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Profil ucznia Mondo został zaktualizowany na podstawie twoich doświadczeń. Twoja maksymalna liczba specjalnych punktów się powiększyła. Dobrze ci idzie. No i mamy achievementa za maksymalną, że tak powiem, maksymalne odkrycie Mondo. Pogadałem z Mondo jeszcze chwilę, a potem wróciłem do swojego pokoju. Jestem trochę głodny. Lepiej zjem coś przed nocą. Chyba powinienem pójść do jadalni. No dobra, idziemy. Tylko powiem wam, że od naśladowania tego Mondo boli mnie gardło. Nie wiem dlaczego tak może być, kurde. No ale boli mnie jak cholera. Boli mnie jak cholera, więc zaraz mogę mieć chrypę, przepraszam za to. Chciałem tylko coś zjeść, a teraz wpadnę w coś takiego. Właściwie myślę, że już w to wpadłem. Hej, Makoto! Perfekcyjne wyczucie czasu! No? Co się dzieje? Mam prośbę! Prośbę? Mam co do tego złe przeczucia? O, zaczyna się. Przyduj, we właściwym czasie. Muszę cię prosić o pełną współpracę. Mondo, co masz do powiedzenia? No dalej, Makoto. Musisz być naszym świadkiem. Świadkiem? Ale czego? Ten ty pierdoli jakieś głupoty o mnie od pierwszego dnia tutaj. Gada jakieś gówno i nazywa mnie tchórzem.
Jesteś tchórzem. Do tego zwracasz się do przemocy, żeby rozwiązać swoje problemy. Dlatego nie możesz zrobić tego, o co prosi cię społeczeństwo i do tego również chodzisz tak ubrany. Co ty kurwa powiedziałeś? Gówno wiesz, typie. Już do tego przegrałeś, ale jesteś takim tchórzem, że nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Więc mówisz, że ty nie jesteś tchórzem? Myślisz, że jesteś twardziel? Wiem, że jestem. Dobra, to dawaj na ring. Udowodnij, że masz to, czego ja nie mam. Przyjmuję twoje wyzwanie. Niech będzie. Makoto, musisz być naszym świadkiem. Będziecie walczyć? Nie zaczniecie się bić, prawda? Na parterze akademika jest łaźnia, prawda? Stałną w środku. Rozumiem. Prosty test wytrzymałościowy. Zobaczymy, kto może pozostać w saunie najdłużej. Mam rację? Kurwa, no proste! Nas tu chyba nie było. Czy wy naprawdę chcecie przez to przechodzić? Proste, że tak. I tak skończysz w ciągu kilku minut. Ludzie tacy jak on bez wyjątku są tylko dobrzy w gębie. No dawaj. Cholera, zróbmy coś interesującego. Nie chciałbyś wygrać bez wyzwania, prawda? Interesującego? Będziemy walczyć o wszystkich naszych ubraniach. To idiotyczne, samobójcze. Boisz się? Będziesz tego żałować. Zamknij się i zróbmy to. Ej, Mondo. Czego, dupku? Jeszcze możesz zdjąć mundur. Śmiało. Nie będę oceniać. Możesz zamknąć kurwa mordę. Zajmij się sobą. Spójrz na siebie. Twoja twarz jest cała czerwona. Wyglądasz jak dupsko bawiana. Taki po prostu jestem. Urodziłem się z czerwoną twarzą. Nie musisz udawać kozaka, stary. Udawać, mówisz? Nadal dobrze się trzymam. Jestem taki dobry, że mogłem teraz jeść miskę gorącej zupy. Czy oni są w porządku? Próbowałem odepchnąć moje obawy na bok. Minęło kilka minut. Potem kilkadziesiąt minut. Następnie godzina. Nie sądzisz, że już najwyższy czas, żeby się oddać? A ty? Już prawie nie możesz mówić, pizdeczko. Mów co chcesz. Nadal trzymam się. Dobrze. Właściwie czuję, że jest tu trochę zimno. To raczej źle. Ej, kupki? Wiem, że oboje chcecie udowodnić, jak wielcy z was twardziele, ale... Nie sądzicie, że już wystarczy? Zdąknij się! Nie wygram. Oho, zbliża się Monokuma. To jest szkolne ogłoszenie. Jest teraz 22. W związku z tym, oficjalnie jest cisza nocna. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. No dobrze. Słodkich snów wszystkim. Dobranoc. Śpijcie spokojnie. Karaluchy pod poduchy. Ej, słyszeliście to? Jest cisza nocna. A może nazwiemy to remisem? W prawdziwym teście nie ma czegoś takiego jak remis. Wygrywasz albo przegrywasz. To jedyna rzecz, która się liczy. No proszę. Ty sukinsyno. No to dawaj. Ja wgniotę cię w ziemię. W ziemię? To nie jest dobre miejsce na wgniatanie kogoś. Nie jest dobrze, chłopaki.
Tak, słyszysz go? Lepiej czołgaj się z powrotem do swojego pokoju. Dam ci znać, jak poszło rano. Wtedy możesz zacząć rozpowszechniać moją legendę. Przyjdź jutro rano. Upadniesz przede mną na kolana. Pokażę ci, gdzie masz to zrobić. Niezła gadka jak na gościa, którego twarz zaraz wybuchnie. Spójrz na siebie. Dobrze, więc dobranoc. Mam nadzieję, że ci dwaj nie przesadzą z tym wszystkim. Jeszcze stanie im się jakaś krzywda. Nie. Na pewno nie posunęliby się tak daleko. Cały czas czułem niepokój, nawet gdy powoli zapadałem w sen. Teatr Monokumy. Jeśli przeznaczenie istnieje, czy to oznacza, że twoja przyszłość jest już określona od momentu urodzenia? Jeśli wszystkie poprzednie dni kształtują się, by stworzyć twoje jutro, czy twoja przyszłość jest równie ostateczna jak przeszłość? Sam nie wiem. Dlatego wciąż żyję, bo nic nie wiem. Dlatego desperacko trzymam się życia. Dzień dobry wszystkim! Jest teraz 7 rano, a noc oficjalnie się zakończyła. Patrz, wstawać i gnać. Przygotujcie się na kolejny przepiękny dzień. Już poranek? Ach. Mam nadzieję, że Mondo i Taka przeżyli. Zmartwiony o nich dwóch, ruszyłem do jadalni szybciej niż zwykle. Ale kiedy wszedłem... O czym ty mówisz, brachu? O czym ty mówisz, brachu? Co to? Hej, Makoto! Dziękuję bardzo za wczorajsze wystąpienie w roli naszego świadka. Co? Czy oni są teraz przyjaciółmi? Byli tacy od rana. Stali się kumplami, odkąd tu weszli. To obrzydliwe. Obrzydliwe? Wcale nie. Raczej zajebiste. W jaki sposób to prawie przypomina molestowanie seksualne? W jaki sposób? Zapomnij o niej, brachu. Taka dziewczyna po prostu nie rozumie naszej męskiej więzi. Przyjaźń między mężczyznami jest silniejsza niż ból. Kobieta nigdy nie zrozumie. Co powiedziałeś, brachu? Bech z kitu, to było dobre. Powinienem zrobić sobie taki tatuaż. Nie, brachu, nie możesz. Twoje ciało jest jak świątynia, którą otrzymałeś od swoich kochających rodziców. Więc... kto wygrał zawody? Kogo to obchodzi? Tak, nie zadawaj głupich pytań. Liczy się to, że razem wzięliśmy w nim udział. To jest zupełnie inne niż to, co mówiłeś zeszłej nocy. Przyjaźń między mężczyznami wydaje się bardzo prosta. Nie jak ta, do której przyjąłem z dziewczynami. Nie, serio. Tego ranka przez całe śniadanie. Pokój był zdominowany przez potężne braterstwo Mondo i Taki. W sumie, było to dość niefortunne doświadczenie. Więc co powinienem dzisiaj robić? Kto to może być? Zastanawiając się, kto przyszedł z wizytą, otworzyłem drzwi i ktoś wtargnął do środka. O, Toko. Toko? O co chodzi? Dlaczego jesteś taki zdziwiony? Czy naprawdę jestem taka... irytująca? Cóż, już wiem, że jestem irytująca. Przyszłam tutaj, wiedząc o tym, więc... w porządku. Nie, nie jesteś irytująca. Zastanawiałem się tylko, o co chodzi. Muszę prosić o... chcę, żebyś poszedł gdzieś ze mną. I gdzie chcesz iść?
Cóż... To biblioteki. Hmm? Szukasz jakiejś książki czy coś? Dlaczego nie zapytasz Byakui? I tak spędzę cały dzień w bibliotece. Czy powiedziałem coś nie tak? Nie jesteś paplą, prawda? To musi być tajemnica. Naprawdę nie mam pojęcia, o co ci chodzi, ale jeśli chcesz, żebym był cicho, to będę cicho. No to chodźmy do biblioteki. Dobra, rozumiem. Do biblioteki. Rany, czemu tak nachalnie? Cicho. Bądź cicho, kiedy wchodzisz. Schowaj się, bo cię zobaczy. Zaczęła się denerwować, ale zrobiłem, co powiedziała i delikatnie wkradłem się do biblioteki. Oczywiście był tam Byakuya, w pełni pochłonięty książką. On tu jest. On naprawdę tu jest. Okej, Makoto. Idź z nim porozmawiać. Co? Przestań być tak głośno. Po prostu pospiesz się i porozmawiaj z nim. Ty idź z nim porozmawiać, jeśli tak bardzo chcesz. Nie mogę. Nie chcę mu przeszkadzać. To trochę dziwne. Okej. Wydaje się naprawdę skupiony na tej książce. To nie jest najlepszy czas na rozmowę z nim. Ej, ty. Co ty tam robisz? Ja mam nawet ochotę na ciebie patrzeć. Ach, więc mnie zauważyłeś. Jasne. Teraz wstań i wyjdź. I zabierz ją ze sobą. Byakuya? Pamiętasz, jak powiedziałeś? Nie bądź kobietą, która dominuje ze słabych mężczyzn, bądź kobietą zdominowaną przez silnego mężczyznę? Nigdy tego nie powiedziałem. Cóż, właściwie myślałam, że brzmi to jak coś, co mógłbyś powiedzieć. Wyjdź. Pójdź się wykąpać. Słuchniesz. Nie każ mi tego powtarzać. Idź teraz, zanim twój smród rozniesie się po całym pokoju. Okej. Wow. Czemu on tak wtargnął? Może jest w złym nastroju? Wydaje się bardzo przygnębiona. Czy naprawdę aż tak ją zdenerwował? Byakuya, żeby posunąć się do tego stopnia, musi naprawdę się o mnie martwić. O? Powiedział mi, żebym się wykąpała i takie tam. Musi naprawdę o mnie dbać. Hej, Makoto, co myślisz? Myślę o czym? Czy uważasz, że Byakuya i ja bylibyśmy dobrą parą? Cóż, ja nie wiem. To prawda, nie ma sposobu, żeby się dowiedzieć. Ale dystans między nami się nie zmienia, nie zmienia naszej miłości. Gdy tylko zdasz sobie sprawę ze swoich uczuć, rodzi się miłość. Tak to właśnie działa. Okej. Może kiedyś nadejdzie dzień, w którym to zrozumiesz. Kiedyś może. Cóż. Młoda miłość. Kto by pomyślał, że ona zakocha się w kimś takim jak on? Ale gorliwa pasja może też przerażać. Czasami prowadzi ludzi w złym kierunku. Nagle poczułem się wyczerpany. Może na razie wrócę do swojego pokoju. Jeszcze trochę dnia mi zostało. Co tu porobić? Czas wolny. Dobra.
To idzie na następny cel. Opuśćmy pomieszczenie. No, kogo my tam mamy? Czekajcie, bo to F1. Zawsze się mylę, co czas escape klikam. Profile uczniów. Kogo my tam mamy? Mondo, Sayake. To dwie osoby, które mam na maksa, tak? Junko niestety chyba nie zdążyłem. Też coś tu zacząłem robić. Coś, co czy... Tak, Max SP1. Niestety się nie udało. Nie udało Junko ogarnąć. Nie wiem, czy się w ogóle da Junko ogarnąć. Jichiro... Celestia, Sakura, Toko, Aoi, Kyoko, Yasuhiro, Hipumi, Leon. No właśnie, Leona też nie zdążyłem, niestety. Byakuya, Yotaka, Makoto, Naegi. Makoto to my. Dobra, to tak, Celestia czy Toko? Myślę, że Toko. Raczej Toko jest zazwyczaj irytujące dla wszystkich. Zazwyczaj jest irytująca. W ogóle czy ona jest tutaj u siebie w pokoju? Mapa. Wasza dwójka mnie nie interere. Mnie też nie interere. Chichiro też jakoś nie. Toko. Toko jest w swoim pokoju standardowo. No dobra, no to chodźmy do Toko. Chodźmy do Toko. Też ciężki będzie na niej dubbing. Dubbing, nie dubbing. 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 Co ja mam z dubbingiem? Chyba powinienem użyć dzwonka. Przyszedłeś na mnie nakrzyczeć? Tylko, czy ja mam... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Toko. Już tutaj piszę Toko. Fukawa. Gifts. Jakie ty masz giftsy? Dobra, przyszedłeś na mnie nakrzyczeć? Całe moje życie to pasmo nieprzyjemnych doświadczeń. Czy powinienem spędzić trochę czasu z Toko, kiedy ona zachowuje się w taki sposób? Na razie nie. Zobaczmy, co my mamy w ogóle za przedmioty. Bo trochę mam tych końców. 17. 17. Mamy coś? Mamy. Możemy z nią spędzić. 25. Nie mamy pewnie. Mamy. To możemy dwa razy spędzić. 46. Rose in... In vitro, okej. Okay. Też mamy nawet dwie. Róża in vitro, wow. To luz, to lecimy z nią. Lecimy z tobą. Oko. Kurwiam ją trochę. Spędźmy czasu trochę. Byłam bardzo szczęśliwa spędzając czas samotnie. No ale jak tak desperacko pragniesz mojej uwagi, to mogę na ciebie poświęcić tę chwilę. Spędziłem trochę czasu z centrowatą Toko. Toko i ja lepiej się poznaliśmy. Chciałeś podarować Toko prezent? No oczywiście. Dobra. 17. To było to, brązoletka na wieczność. Nie wybaczę ci tego. Nigdy ci nie wybaczę, że jesteś tak natarczywie miły dla mnie. Widok Toko cieszący się z prezentu, który jej dałem, sprawia, że sam jestem szczęśliwy. Tylko tak stoi? Chce czegoś? Ale nawet się nie odzywa. Chyba powinienem sam zacząć rozmowę. Toko? Co, chcesz ze mną rozmawiać? Cóż, przecież ci nie zabronię, więc gadaj już. Dobra, jasne, ale co mam mówić? Więc... co lubisz robić w wolnym czasie? Czemu chcesz to wiedzieć? No, znaczy... No wiesz, jesteśmy tu razem uwięzieni, prawda? Jeśli mamy zostać przyjaciółmi, to dobrze by było się upoznać. Co ty powiedziałeś? O tym o byciu uwięzionym zostaniemy czym? Przyjaciółmi? Jak to przyjaciółmi? Myślisz, że jestem głupia? Chcesz mnie oszukać? Już raz zostałem zraniona. Nie pozwolę, żeby znów do tego doszło. To jest zraniona? Co się stało? Daj spokój. Tak naprawdę cię nie obchodzę. Niczego nie chcesz o mnie wiedzieć. Nawet ja zdaję sobie z tego sprawę.
Nie, to nieprawda. Jasne. W takim razie powiedz. Co ci powiedzieć? Wiesz, dlaczego nazywają mnie ostateczną pisarką, prawda? Tak, pewnie. Wygrywałaś przeróżne nagrody literackie i takie tam. Więc powiedz, czym jestem dobra. Powiedz, jaki gatunek najlepiej mi wychodzi. Jeśli naprawdę obchodzicie moje osoba, powinieneś wiedzieć chociaż o tym. Gatunek, którym specjalizuje się ostateczna pisarka. Romans. Chyba. To romans, oczywiście. Naprawdę wiedziałeś? Twoim największym sukcesem było pozostało z oceanem, tak? Wszyscy mówią, że to twoje arcydzieło. Książka była takim hitem, że aż rybacy wygrywali pierwsze miejsce w topce najgorętszych mężczyzn. Skąd to wszystko wiesz? To niemożliwe, że cię obchodzę. Mówię, że obchodzisz. W końcu jesteśmy przyjaciółmi, czyż nie? O, ślepłam. Twoja bezpośredniość mnie oślepia. Toko uciekła, wrzeszcząc jak jakaś zjawa. Nie do końca rozumiem. Czy ona mnie teraz nienawidzi? Profil ucznia Toko został zaktualizowany na podstawie twoich doświadczeń. Odblokowałeś umiejętność zdania złożone wielokrotnie. Dobra robota, zasłużyłeś na to. Gdy skończyliśmy, wróciłem na chwilę do mojego pokoju. Ale to nie jest koniec. To nie jest koniec! A może i koniec? Tak, to jest noc, okej, nieważne. Szkolne ogłoszenie, szkolne ogłoszenie. Cisza noc tam się zbliża, ale zanim nadejdzie... Wszystkich uczniów proszę o niezwłoczne zgromadzenie się na sali gimnastycznej. Sytuacja wyjątkowa. Sytuacja wyjątkowa. Zebrać się na sali gimnastycznej? Dlaczego teraz, tak nagle? Nie podoba mi się to. Mam okropne przeczucia. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gra dla Was Shiro. I widzimy się oczywiście w następnych odcinkach. Z Danganronpa, The Trigger, Happy, Havok. Trzymajcie się. Hej, hej.